Nocny klub. Dobrze, żeś uciekł z tego klubu, dziecko. Przestań. Bo ja chcę umrzeć, dlatego chcę. Choć ich narodowości na razie nie podano. Dotychczas nasze MSZ nie ma wiadomości, by wśród nich byli Polacy, powiedziała rzeczniczka resortu Joanna Walda. Nasz konsul w Stambule jest w stałym kontakcie z polskimi służbami i wyjaśnia, czy wśród ofiar zamachu byli polscy obywatele. Doktor Monika Bartoszewicz z Akademii Finansów i Biznesu Wistula powiedziała, że zamachu, do jakiego doszło w Stambule w noc sylwestrową, należało się spodziewać. Zaznaczyła jednocześnie, że należy być niezwykle ostrożnym, jeśli chodzi o analizy ataków w Turcji. Władze turowskie kontrolują przepływ informacji. My tak naprawdę w dalszym ciągu wiemy bardzo mało. Główną wiedzę czerpiemy z oficjalnych informacji udzielanych dość skąpo jednak przez rząd turecki. Kontrola mediów A tutaj było tyle bankietów tureckich w Warszawie i w Pałacu Kultury był koncert czterogodzinny. ...narzędziem walki politycznej o obusiecznym ostrzu. Takie zdarzenia jak zamach w Stambule mogą rozgrywać się zarówno organizacje stojące za atakiem, jak i władze tureckie. W pobliżu stolicy Indonezji spłonął prom pasażerski. Prom pasażerski płonął. No tak, oni... Ciasteczka dają na bankiet. Co oni jedzą, ci Turcy? Bez sensu. Tak, oni na słodko. Oni wszystko na słodko. No ale ty to lubisz przecież. Tak ocenił w rozmowie z Polskim Radiem prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i ekspert ONZ Wojciech Wilk. Od kilku lat centrum pracuje z uchodźcami w Libanie przy granicy z Syrią. Także może być niespokojnie z tymi. Trzeba będzie znowu obozy koncentracyjne robić takie, żeby ich gromadzić i zamykać. To lepiej mi trumnę załatw, a nie pieprz o tym. Po co, baby chce żyć, zobacz jak siedzi. Nie, ja chcę umrzeć. Nie. Dlatego kupuję tabletki. Następne.